Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Powiemy sobie dzisiaj o tym, jak dobrze wykorzystać czas przed samą spowiedzią i w ogóle na co powinniśmy zwrócić uwagę jeszcze zanim przystąpimy do spowiedzi świętej, uklękniemy przy kratkach konfesjonału. Jest to bardzo ważny czas. Zresztą przez już wiele kateches mówiłem o tym, żeby dobrze się przygotować do spowiedzi. Mówiłem o modlitwie, o dobrym rachunku sumienia, o przede wszystkim pobudzeniu się do żalu. I teraz trzeba znaleźć czas odosobnienia. Jeżeli możemy taki czas znaleźć i miejsce dobre w domu, może to być w domu. Ale polecam, żeby przyjść do kościoła wcześniej, przed Najświętszym Sakramentem, uczynić to przygotowanie. Albo przynajmniej, jeżeli nawet dzień indziej czynimy to przygotowanie, to żeby już tuż przed samą spowiedzią świętą znaleźć chociaż te trochę czasu, parę minut, żeby skupić się na Panu Bogu. Naprawdę wszelkie myśli rozproszenia odrzucić. Odciąć się od wszelkich myśli, od wszelkich przywiązań do spraw doczesnych, bo możemy myśleć o różnych sprawach, które nas zajmują, że to coś w domu, coś w pracy się dzieje. Może jakieś nawet wydarzenie trudne przeżywamy. Postarajmy się naszą duszę odciąć od tego, a skupić się tylko na Panu Bogu. Jeżeli przygotowujemy się w kościele do spowiedzi świętej, wcześniej tego nie uczyniliśmy, to musimy znaleźć te 10-15 minut czasu, ale takiego rzetelnego czasu, w znaczeniu takim, jakbyśmy tylko my i Pan Bóg byli w tym kościele, nikt więcej. I skupieni na sobie, w sobie, nie na sobie, tylko w sobie, na Panu Bogu, tylko z Nim rozmawiali. Może to się oczywiście odbywać, jeżeli jest to spowiedź chociażby przed świętami, przed różnymi takimi, w takich czasach, okresach, gdzie jest dużo tych spowiedzi świętych, możemy być wtedy w kolejce, przed konfesjonałem. I ten czas też trzeba dobrze wykorzystać. Nawet jeżeli wcześniej naprawdę rzetelnie się przygotowaliśmy, wszystko wypełniliśmy, dopełniliśmy, to uwaga, stojąc w kolejce do konfesjonału, nie może być tak, że my już nagle przygotowani możemy sobie nagle zacząć rozmyślać o czymkolwiek. Tak nie może być. My mamy się skupić na tym, co za chwilę będzie, że klękniemy przed Panem Bogiem. I dlatego nie można rozglądać się po całym kościele, zastanawiać się, dlaczego ta osoba się długo spowiada przed nami, albo zwłaszcza jak jest to w jakiejś miejscowości czy na wsi, gdzie wszystkich znamy. Nagle będziemy się zastanawiać, kto przystępuje do tego konfesjonału, co on tam może mówić. Naprawdę zły podsyła takie myśli, byśmy skupili się na rzeczach małostkowych, drobnych, a jeszcze może zaczęli osądzać innych, zastanawiać się, z czego oni się mogą spowiadać, dlaczego tak długo i tak dalej, i tak dalej. Tych rozproszeń może być bardzo dużo. Dlatego mamy być skupieni na Panu Bogu i być przygotowani o to do oskarżenia się z własnych grzechów. Przy tym ważna jest postawa. Mówiłem o tym, jak bardzo ważne jest, jak kapłan jest ubrany w czasie sprawowania tego sakramentu, jaka w ogóle jest godność tego sakramentu. Trzeba wszystko jakby dołożyć starań, żeby on był godnie przeżywany przez nas, ale to dotyczy także nas. A więc jak jesteśmy ubrani? Jak przystępujemy do konfesjonału ubrani? Moi drodzy, coraz gorszy jest z tym problem. Czasami kobiety przychodzą w strojach, które są nieskromne, które powodują jeszcze, że kogoś możemy pobudzić do grzechu, kto czeka w kolejce do konfesjonału. Na szczęście ksiądz jest zabudowany w konfesjonale, bo jeszcze byśmy mogli i rozpraszać kapłana. A więc w jakim my stroju przystępujemy do spowiedzi świętej? Czy on nie jest rażący? Nie można w ogóle przyjść do spowiedzi świętej ubranym, tak jakbyśmy przyszli na dyskotekę, zabawę. My przecież przystępujemy do sakramentu pokuty. Nasz strój powinien być pokutny. Ja rozumiem, że jeżeli w niedzielę przystępujemy, no to przychodzimy odświętnie ubrani,
na niedzielną mszę świętą. Ale to też ma być przecież strój skromny, odświętny, ładny, ale skromny, zakrywający wszystko. W ogóle pokażmy swoim strojem, swoją postawą godność dziecka Bożego. A nie ubierajmy się na sportowo, tak jakbyśmy nie wiem gdzie przyszli, w dresy ubrani. Także sam strój już mówi o tym, jak przystępujemy do tego konfesjonału. Ja rozumiem, że to jest zewnętrzna sprawa, ale to dużo mówi o naszym wnętrzu. I tutaj też postawa. Jeżeli ktoś wchodzi do kościoła, wyniośle, tak jakby przyszedł, nie wiem, Panu Bogu chyba powiedzieć o tym, jak wspaniale jego życie przebiega, to chyba jest coś nie tak. Powinniśmy przyjść uniżeni, pokorni. Najlepiej klęczeć w ogóle, zanim przystąpimy do spowiedzi świętej, bo postawa zewnętrzna powinna odzwierciedlać to, co mamy w duszy. Jasne, można grać na zewnątrz. Pan Bóg patrzy na serce, ale no, my nie wiemy, czy ktoś to robi z takich pobudek, żeby pokazać innym, że jest pokorny przed Panem Bogiem. To już jest sprawa między tą osobą a Panem Bogiem. My zwróćmy uwagę na to, jakie jest nasze wnętrze, czy w naszym wnętrzu jesteśmy przygotowani na to, żeby się uniżyć przed Panem Bogiem, i pokażmy to na zewnątrz, naszą postawą zewnętrzną, że stajemy w pokorze przed Panem Bogiem. Nie idziemy tam, my stajemy przed Trybunałem Bożym, przed sędzią, który ma nas osądzić, choć jest miłosierny. Nie idziemy tam w roli oskarżycieli kogoś. Wyobraźmy sobie, jakbyśmy szli do sądu. Jako ci, którzy są oskarżeni o popełnione grzechy, winy. I tak też się zachowujmy, przystępując do spowiedzi świętej. To nam pomoże, naprawdę pomoże nam jeszcze owocniej przeżyć sakrament pokuty i pojednania, bo tu chodzi o pokorę. Im więcej będzie w nas pokory, tym więcej owoców Pan Bóg zrodzi w naszej duszy. Także jest to ważne, co czynimy przed spowiedzią świętą, jakie jest nasze zachowanie, jak jesteśmy ubrani, jak jesteśmy skupieni na tym, co za chwilę wielkiego się wydarzy w naszym życiu. A więc czas przed spowiedzią świętą jest bardzo ważny, bo można być bardzo rozproszonym. Dlatego zwróćmy na to uwagę, przystępując do tego Trybunału Miłosierdzia Bożego. Pomódlmy się w intencji wszystkich katolickich małżeństw, aby były otwarte na potomstwo, które Pan Bóg daje, i by były to rodziny wielodzietne. Maryjo Królowo Polski, bądź z nami, czuwaj nad każdym człowiekiem, nad każdą kobietą i nad każdym mężczyzną, nad każdym dzieckiem i to już poczętym w łonie matki. Czuwaj, czuwaj nad każdym sumieniem i ucz nas czuwać. Ucz czuwać wszystkie sumienia na tej ojczystej ziemi. Niech nie stają się winne straszliwych grzechów. Niech żyją ze świadomością wszystkich Bożych przykazań, a zwłaszcza tego, które mówi: nie zabijaj. Nie zabijaj dziecka poczętego w łonie matki. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, jeżeli pomógł Ci ten odcinek lub chcesz pomóc nam w rozwijaniu nauk katolickich, możesz nas wesprzeć dobrowolną jałmużną, klikając przycisk Wesprzyj pod filmem lub wybierając inną formę wsparcia w opisie filmu. Bardzo Wam dziękujemy, każdemu z Was z osobna i wszystkim wspólnie, gdyż kochani, bez Was nauki nie mogłyby funkcjonować w takiej formie i na taką skalę. W tym roku Msza Święta za każdego z Was, drodzy darczyńcy, odprawiana jest bezpośrednio w Stolicy Apostolskiej, w Rzymie. Prosimy Was też o modlitwę za słuchaczy nauk, aby Bóg otwierał ich serca na nawrócenie. Linki do wspierania czy zapisania się do nauk znajdziesz w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego? Wyślij te nauki do znajomego.